co chcemy, ale wiemy, czego chcemy. Czyli prawo Hooka mówi nam, że jeżeli mamy jakiś pręd, ja tylko tu będę pisał i ci opowiem coś. Jak mamy jakiś pręd rozciągany, to za jego pomocą możemy sobie obliczyć, o ile ten pręd się wydłuży. Czyli jak mamy taki pręcik, to jak będziemy go rozciągać, to tak jak guma. Jak gumę rozciągasz, to się wydłuża. I tak samo z prętem jest. Tylko jak ciągniesz mocno, bardzo mocno, to on się wydłuży bardzo niewiele. On się może wydłużyć tam jakiś ułamek milimetra, nie? Guma się rozciągnie dużo bardziej. Ale tutaj no, jest to niewielkie wydłużenie i prawo Hooka pozwala ci obliczyć, o ile się zwiększy ta długość powyżej tego jednego metra. Czyli mamy jeden metr, jak go rozciągniemy, to ile się wydłuży? O ile? Czy o milimetr, czy o pół milimetra, czy o ułamek, czy więcej? I do tego właśnie służy prawo Hooka. I teraz sobie to napiszę. Napiszemy sobie to. Teraz tutaj będzie... może tak, siła, słowami napiszę, będzie łatwiej. Siła razy długość, siła razy długość, moduł Younga, Younga razy przekrój. Dobra. Ok, tutaj teraz jest coś niepotrzebne. Za chwilkę wszystko będzie jasne, tylko tu jeszcze równa się napiszę. Ok, dobra. I tutaj będzie troszkę więcej informacji niż poprzednio, ale poradzimy sobie z tym. Tutaj trochę to rozstawię, żeby było jaśniej. I będzie. O, i teraz spójrz na to. Mamy tak, mamy delta L, czyli zmiana długości pręta. Co to znaczy? Mamy jakiś pręt. Powiedzmy, to jest pręt, no nie? I jak go będziemy rozciągali dwiema siłami, to on się może wydłużyć. I on się na przykład wydłuży o tyle. Tak? Przez przesadzie oczywiście. I teraz ja mogę sobie tutaj na zmierzyć na przykład to, nie? Mogę sobie zmierzyć, o ile on się wydłuży. O. To jest teraz może mało istotne, co tu jest, że to 4 to jest, to nie ma znaczenia. Delta L. Delta L. Delta L. Dobra. I teraz zobacz, mamy ten pręd, rozciągamy go jakimiś siłami, tak? Rozciągamy go. Rozciągamy go. Tutaj jest jedna siła, tu jest druga siła z drugiej strony, zaraz, tylko może i tą pierwszą narysuję. Tu jest druga siła z drugiej strony i go rozciągamy. I on się po prostu wydłuży. O. I teraz wydłuży się o jakąś konkretną wartość. I to, o ile się wydłuży, to jest właśnie ten wymiar, czyli różnica długości między tym nierozciągniętym, a tym rozciągniętym, tak? To może my to przeniesiemy nawet. O, przeniesiemy te siły, bo to chodzi o to, że ten rozciągnięty, ten, na które działają siły, się rozciąga, a ten nierozciągany ma taką długość, tak? Czyli nierozciągany jest takiej długości, a rozciągany jest dłuższy o delta L. O tą wartość, o ile się wydłużyło, tak? Rozumiesz taką sytuację? Mamy pręd, rozciągamy, jest dłuższy. Na razie jasne to, co mówię? Tak. Dobrze. I teraz naszym zadaniem jest obliczyć, o ile to się wydłużyło i mamy dokładnie powiedziane, jaka jest ta siła. Bo ta siła to jest dokładnie 1 kN, czyli 1000 N. Mamy długość jego, bo tutaj nawet podane to było, to jest 1 metr, z tego co pamiętam, 1 metr, czyli długość całości.
O, proszę bardzo, nawet tą długość tu możemy sobie zmierzyć, tak? Proszę bardzo, 1000 mm, czyli jeden metr. Następnie. Na dole jest taka wielkość jak moduł Yanga. Moduł Yanga to jest taka wielkość, która jest charakterystyczna dla materiału. I ona zwykle przy metalu, przy stali, metalu, bo metale są różne. Przy stali, to się oznacza literą E, z tego co pamiętam. Literą E. I tu sobie może napiszemy, że E to się równa 2 około 200 tysięcy megapaskali. Ja nie jestem pewny, czy tam masz tak samo podane, ale zaraz sprawdzimy. Ale ja tu mniej więcej z takich danych około 200 tysięcy megapaskali. Nie wiem, czy tak samo tam miałeś podane w tym dwa. A, widzisz, bo wiesz, dlaczego tu jest błąd, Dominik? Bo tu jest 2 razy 10 do 5, czyli ta piątka powinna być nad dziesiątką. Rozumiesz? A tu piątkę masz w mianowniku, a megapaskal jest jednostką tego. Czyli zobacz, co tu się stało. A powinno być tak, czyli 2 razy 10 do 5, czyli 200 tysięcy megapaskali. Dobrze? Tylko to nie jest jakaś wartość obliczona, tylko to jest wartość, która została zmierzona przy jakimś konkretnym tam kawałku metalu. Może to być jakaś stal. To około tyle, co ma stal. Dobra. A przekrój, to będzie z kolei pole tego przekroju, czyli to żółte, to niebieskie, nie będzie, że żółte. To żółte to jest przekrój właśnie tego pręta. Czyli te cztery wielkości musimy sobie razem obliczyć i dostaniemy wydłużenie. Czy na razie jest jasne, czy coś mogę powtórzyć? Jeżeli coś niejasne, to mów śmiało. Tak, wszystko.